Cześć, witam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka gramy w Farming Simulator 2019. Dawno mnie nie było, chyba z tydzień już, no prawie 10 dni, dokładnie 10 dni, nie było nowego odcinka, ale to ze względu na to, że próbowałem zaoszczędzić trochę pieniędzy. Zobaczcie w prawym górnym rogu, że mamy 338 tysięcy. Poprzednio mieliśmy 140 przed zakupem kurnika. Także próbowałem zaoszczędzić trochę pieniędzy, trochę nie miałem czasu też grać w gry, więc... No jakoś to... Tak zleciało, tydzień mnie nie było ponad. Ale jestem z powrotem z nowym odcinkiem. Poprzednio sprzedaliśmy soję. Ogarnęliśmy trochę nasze finanse, sprzedałem ten duży ciągnik i kilka narzędzi, które nie były nam potrzebne i kupiliśmy kurczaki, postawiliśmy nowy kurnik. Kupiliśmy ich 73, tutaj zobaczcie, już mamy 8 pakietów jajek. Kupiliśmy 73 kury, obecnie mamy, już patrzę, 97, no także rozmnażają się całkiem dobrze. Szybkość mnożenia się 2 godziny 45 minut w grze. Wiadomo, jeżeli przyspieszę czas, to one się rozmnażają szybciej lub wolniej. Ok, szybko posprzątamy naszym kurczakom, bo jest mały bałagan. No, jest 70%, nie ma tragedii. Ale... Warto posprzątać. Właśnie, pokazałem wam, jak sprzątać bardzo szybko. I to zrobiliśmy. Przenieśliśmy kury i tak dalej. Okej. Posprzątane. Ciach. Nie wiem, czy zajęło mi to 3 sekundy, czy mniej. Zakładam, że... mniej. W związku z dzisiejszym, z tym, że mamy trochę więcej pieniędzy, w końcu udało się trochę zarobić. Ja... Moim celem ogólnie jest, żeby... zwiększać nasze zarobki... cały czas. Im więcej możemy je zwiększyć, tym lepiej. Szybko zajrzymy tutaj. Możemy tutaj zajrzeć, czy nie możemy? Możemy. Odwiedzamy silo. Zobaczymy, jak nasz las się zachowuje. Trawę można by było skosić też. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, nasz las rośnie w dalszym ciągu. Drzewa są jeszcze niegotowe. Bodajże 10 dni zajmuje, aby one wyrosły, 10 dni w grze, 10 sezonów tak naprawdę, żeby one wyrosły do maksymalnej wielkości i wtedy maksymalną mnogość drewna można z nich uzyskać. Tak więc w dalszym ciągu czekamy, a dzisiaj, aby dalej się rozwijać, chciałbym zainwestować w hodowlę koni. Bo mamy już kury, zastanawiałem się nad owcami najpierw, ale pastwisko dla owiec, jak będę chciał kupować, to chciałbym kupić już duże, na 250 owiec zamiast na 80. I no, teoretycznie moglibyśmy sobie w to zainwestować, ale w pierwszej kolejności konie są tańsze, więc chcę tak jakby iść w kolejności, jeżeli ma to sens. Kurczaki są najtańsze, później są konie, następnie owce i świnie i na końcu krowy. Najbardziej wymagające zwierzęta to są krowy. Tak więc dzisiaj postawimy duży padok dla koni, 95 tysięcy. I ten padok duży jest tej wielkości. Sobie go można tutaj postawić, gdzieś będzie za chwilę. Tylko tak. Tradycyjnie włączę... okno pomocy. Bo okno pomocy będzie nam w stanie pokazać wtedy, ile kosztuje nas przekształcenie terenu. Czyli sam padok kosztuje 95 tysięcy. I tak, jakby go ustawić, żeby to wszystko było
Widać, że potrzebuje to trochę miejsca. Może go damy z tej strony? Nie, wiecie co? Zwierzęta powinny być... Chciałbym przynajmniej, żeby były w jednym miejscu. Tego staram się ustawić w miarę równo. Odmierzam go od pola. Jedziemy trochę w dół. I odrobinę w prawo. Ok, myślę, że tutaj będzie najbardziej optymalnie. Teraz tak, jeszcze spróbujemy obniżyć. 112, 106, 103, 101. Staram się tak, żeby przekształcenie terenu wyniosło nas jak najmniej. O, tam było 100. 901, 101, 100897. Czyli to przekształcenie terenu będzie nas kosztować 100922. Stawiamy go tutaj. Czy trochę niżej? Chyba tutaj będzie ok. O, trzeba było niżej. No ale dobra, damy jakoś radę, jakoś go wygładzimy. No i dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. Tak jak wcześniej wspomniałem w poprzednich odcinkach, ten teren nigdy nie będzie idealnie równy. To w powietrzu nam wisi teraz. No dobra, ale... No widocznie tak ma być. I tak, wycięliśmy kawałek pola, ale... No takie są koszty tego. Niestety... Nie możemy na to w żaden sposób wpłynąć. Wydaje mi się, że tutaj jest wejście do zagrody, tak. Czyli tutaj będziemy, możemy kupić sobie konie. Konie kosztują, tak jak widzicie, po 5000. Aha, i jeszcze jedna rzecz. W tym dużym padoku dla koni możemy przechowywać 16 koni. Także na start ja bym chciał kupić tylko 2. One się będą rozmnażać, oczywiście. Mam nadzieję przynajmniej taką. O, ten mi się podoba. Kupujemy... Może 2 kupimy. Dobra, 2 kupimy takie same i one sobie tam będą się rozmnażać. A może tego? Ciemnogniady zamiast gniado srokaty. Gniado srokaty, fajna nazwa. Ok, czyli 10600, żeby kupić konie. Kupimy je teraz. I one sobie tutaj już działają. I teraz tak. Koń się nazywa Rambo. Dobrze mi, dobrze to wy... I Turbo. No ciekawe nazwy, nie powiem. Okej, okay, można sobie... Okej, okay, czyli mamy różne rodzaje poruszania się konia. Mamy stęp. Tak jest. Możemy zmienić na kłus. Galop. I w galopie można skakać. Cwał. I tyle. Zastanawiam się, czy można tymi na koniu po prostu wyjechać stąd też. Okej, okay, zobaczmy. Rambo, chodź tutaj. Myślę, że powinno się dać. Tak jest, można... swobodnie.
ale jazda. Ciekawe, czy to niszczy uprawy. Nie. Można na koniu spokojnie przez pole. No ciekawe. Koń Rambo jest już z powrotem w stajni. Zamkniemy drzwi, żeby nam one nie pouciekały. I teraz tak, no nauczmy się, jak się zajmować końmi. Mamy... Okej, okay, mamy serducho. O wartości konia decyduje jego sprawność, zdrowie i czystość. Konie powinny być codziennie ujeżdżane, aby zachowały sprawność fizyczną. Aby dbać o zdrowie koni, trzeba zapewnić im słomę do utrzymania czystej podściółki. Czyli potrzebna nam będzie słoma w pierwszej kolejności. Wodę. I... karmę, a więc tam powyżej jest napisane, że konie jedzą owies i siano, a żeby zapewnić im czyste warunki, potrzebna im będzie woda i słoma, więc musimy... Owies mamy dostępny, mamy w silosie na 100%, siano jestem pewien, że możemy bardzo szybko zdobyć, bo po prostu musimy skosić trawę, którą mamy. Woda... No, można kupić silo, zaraz... Aha, i patrzcie, bo jest codzienna przejażdżka, jeszcze dopiero teraz zauważyłem, ja dopiero pierwszy raz patrzę na te konie. Po lewej mamy różne konie, nasze dwa. I codzienna przejażdżka 22%, a więc trzeba je ujeżdżać codziennie. No fajnie, takie dodatkowe zajęcie, okej. I czytamy dalej. Od czasu do czasu należy je szczotkować i czyścić. Karm zwierzęta mieszanką następujących pokarmów, połączenie ich wszystkich zapewni najlepsze rezultaty. Owiec daje nam 60% skuteczności, a siano 40%, więc trzeba jedno i drugie. Dobra, okej. W pierwszej kolejności co możemy, to woda. Najłatwiej jest wodę nam będzie zdobyć, tylko muszę znaleźć różne tutaj. Wieża ciśnień. Postawimy, wieża ciśnień zaopatruje zbiorniki w świeżą wodę, po prostu. Także jeżeli postawimy sobie, a nie możemy postawić, tu można. By było może, nie. Koliduje z innym obiektem. O, tu. Jest. Okej, czyli postawimy sobie wieżę ciśnień. Za 5000, to nam zagwarantuje, że... będziemy mieli tą wodę, więc co? Mamy konie, mamy wieżę ciśnień. Do wieży ciśnień przyda nam się... pójdziemy do sklepu, przyda nam się do wieży ciśnień... zwierzęta... zbiornik na substancje płynne, czyli mamy ten zbiornik na wodę. A tu jest jeszcze większy, można mleko, 8000 litrów, a ten ma 7,3. W tym możemy wodę przechowywać, nie ma żadnych dodatkowych ustawień. Ok, kupimy to. Jedną kolejną rzecz, którą chcę kupić, to nowa myjka. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale nasze maszyny są już naprawdę... w takim bardzo średnim stanie. Gdzie by ją tutaj postawić? Koliduje z innym obiektem. No tutaj sobie postawimy gdzieś myjkę. Ok. Co jeszcze chciałem kupić? Chciałem kupić... wypożyczone przedmioty w 19 dni, 37 dni. Kupimy ten chwastownik. Chwastowniki, czy może większe. 120 koni mechanicznych. Ten ma szerokość 15 metrów, więc
12 km na godzinę. Ta sama prędkość, a dużo szerszy. Dobra, wiecie co, kupię go i zaoszczędzi nam to czas, jeśli chodzi o odchwaszczanie. Mamy 159 tysięcy. Co nam jeszcze będzie potrzebne? Kosiarka. Tak. A, w pierwszej kolejności, tak, zanim zapomnę, sprzedamy Pneumatic Star. Znaczy oddamy, nie sprzedamy. I tak, kosiarka. Nie będę jakoś tam specjalnie szalał, 160 koni machań. Można by było kupić dużą, ale kupimy na razie tą małą. Tak, żeby z trawy zrobić siano, potrzebny będzie nam przetrząsacz. Pokazałem wam to w poprzednim odcinku kiedyś tam. Weźmiemy ten duży. Okej. 116 tysięcy na koncie. Zgrabiarka służy do tego, żeby nam się łatwiej zbierało to siano, ale nie jest wymagana tak naprawdę. Nie jest. 14 metrów szerokości. 62 tysiące, trochę drogo. 30 tysięcy. Wiecie co, wezmę tą. 96 na koncie. I co? Technologia Bell. No bo jakoś to siano trzeba będzie. Czy przyczepy samozbierające? Przyczepy samozbierające są tańsze niż technologia Bell. Bo jeżeli chcemy robić Belle, to najtaniej wychodzi nam 49 tysięcy, a potem jeszcze to trzeba jakoś przewieźć. A więc wydaje mi się, że będzie bardziej opłacalne, żeby kupić przyczepę samozbierającą. I ona ma 23 tysiące litrów, więc ta najtańsza za 46 tysięcy. I można nią przewozić wszystko, co jest nam potrzebne. Ok, bierzemy. Tą przyczepę samozbierającą. Mamy w tym momencie 47 tysięcy. I tą przyczepę samozbierającą możemy. 157 wydaliśmy na nowe maszyny, 5 tysięcy na budowę. Także jedziemy najpierw po wodę. Zobaczcie, jak armia maszyn. I to wszystko po to, żeby. Uprawiać, hodować konie. I tak, tutaj mi się wydaje, że jedno jest do wody, drugie jest na pożywienie. Ok, nalejemy wody do naszego zbiornika. Ta woda się nie kończy i nie wydaje mi się, żebyśmy coś musieli za nią płacić, więc jednorazowo stawiamy sobie wieżę ciśnień i mamy nieskończoną ilość wody dostępną dla wszystkich naszych zwierząt. Zaraz zobaczymy. W pełni wytrenowany koń, z tego co mi wiadomo, kosztuje 50 tysięcy, żeby go sprzedać. 7300 litrów wody mamy załadowane. I teraz pytanie jest takie, czy to tutaj się wlewa wodę? Nie, nic się nie pokazuje. Musi być tutaj. Tak jest. Damy naszym koniom wodę. Zobaczcie, że się ładnie wypełniło wodą. No i już. I będę musiał teraz pojechać po to, żeby przywieźć owies.
następnym odcinku prawdopodobnie zrobimy trochę siana i posadzimy jakoś, posadzimy więcej owca, zrobimy z niego a słomę mamy przecież tutaj, za domem. No dobra, to będę po prostu musiał pojechać i przywieźć te widły do słomy, żeby móc podnieść te nasze... Czekajcie, wyłączę silnik, bo jest głośno. Żeby móc podnieść te nasze bele, które tam mamy. I już. No dobra, dzisiaj patrzę już na zegarek. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Zapraszam do subskrybowania, do komentowania. No i jeżeli podoba wam się, co dzisiaj obejrzeliście, to dajcie łapkę w górę. Będę wiedział, że oglądacie, że to, co robię, jest przydatne, że jakoś wam to w pewnym stopniu odpowiada. I do zobaczenia niebawem. Hej!